Perfect Diver, rozgwiazdy, rozmowy z gwiazdami. Rozgwiazdy. Świetne. I to jest ten początek. Miło nam, Ewelina, że zgodziłaś się na tą rozmowę. Dzięki, również bardzo mi. Dzięki Beacie Butwickiej, którą tutaj serdecznie pozdrawiamy. Tak, tak. Prezeska Fundacji Nasza Ziemia. Tak. Natomiast chciałem Cię zapowiedzieć. Proszę. Ewelina Flinta, Agnieszka na drugie imię. Mogę? Czy nie? Tak. Piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu, rocku, jazzu. Nie, od razu mów. Wszystko. Nie wiem, jakoś tak. Tak napisali w Remi, wiesz, jak jest. Ale jazzu to ciekawe bardzo. Nie, jazzu to ja potem wyczytałem, że brałaś udział w różnych takich top trendy, tam różne. W jazzie też gdzieś tam byłaś. To znaczy zdarzało mi się bardziej jazzowe utwory śpiewać, ale to raczej były przypadki, wiesz, to... Ale dobrze, kontynuuj, ciekawe. Ja chyba w ogóle nie lubię tak muzyki określać, jakby wkładać ja jakieś szuf, bo to jest tak... Nie wiem, no może i popu, może i rocka trochę, no może tak, no. Okej. Okay. Dwa albumy studyjne. Przeznaczenie i Nie znasz mnie. I tutaj chyba największy taki przebój, najbardziej znany w tamtych czasach przynajmniej. Żałuję. Żałuję, tak. No i Złota płyta. Tak. Czy gratuluję. Dziękuję. To jeszcze najlepsza... w czasach, kiedy się jeszcze sprzedawały te płyty jakoś. Nie, no teraz to wiadomo, jest troszkę właściwie inaczej. Mi tam niewiele brakowało do platynowej. Mało kto wie, no. Teraz już się dowiedzą. Znaczy bardzo możliwe, że już by była platynowa, ale już nikt nie pamięta, żeby wręczyć, nie? Ale wiesz, to tak dawno było. Kilka razy wokalistka roku. Tak. Super jedynki, też kilka razy. Bo wiadomo, że nie nurkujesz. Bo to już ustaliliśmy. To już ustaliliśmy, że jeszcze nie nurkujesz. Może jeszcze kiedyś będę nurkować, nie wykluczam. Jeżeli byś chciała, to wszystko umożliwi. To ja wiem, do kogo zadzwonić, dziękuję. I załatwimy, że będzie ciepło. O, super. Ale to fajnie. Powiem Ci, że fajnie, naprawdę, jakby, no, kto wie. Jeżeli byś się kiedyś zdecydował tak na poważnie, to... A ja na poważnie mówię tak, że jakby z taką ekipą... A wiesz, że to jest nagrane wszystko? A później będziesz chciała zrobić materiał z mojego pierwszego nurkowania, tak? To jest wszystko zależy od tego. Dobra, zobaczymy, okej. Okay. Ale fajnie, to już możemy kończyć. A powiedz o jakimś ciekawym miejscu, w którym pływałaś, bo było ciepło. Bo też już ustaliliśmy, poza wizją, że lubisz podróżować. Lubię, ale z tym pływaniem widzisz, jakoś to ono nie... Ale nie boisz się wody. Nie boję się wody, ale mam rzeczywiście... Wiesz, woda to życie, nie? Tak, ale jak się zaczyna robić głęboko, to mam jakoś tak... Wiem, że dla was nurków to jest dziwne. Wiesz co, nurkowie się też dzielą. Są tacy, którzy chcą tylko głęboko i żeby było ciepło i zimno, no. Ale jest też duża grupa nurków, która woli rafy, ciepłe wody. Jakby głębokość nie jest ich targetem. Nie chodzi o głębokość, tylko chodzi o to... Co widzisz, ja no, być może stwierdzisz, że bez sensu był ten wywiad, bo... Jakby nie, wygląda... no przecież... Słuchaj, Beata tego słucha, nie? Także wiesz. Woda nigdy nie jest... Znaczy ja uwielbiam wodę, uwielbiam patrzeć na wodę, ale też nigdy nie jest takim elementem decydującym. Nie, no wiadomo, u ciebie decydującym momentem w życiu jest piosenka. Jakieś, powiedzmy, 2 miesiące temu rozmawiałem z Simonem Clarkiem, liderem zespołu Redbox. Mm-hmm. Nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć ten wywiad, czy nie, ale on bierze inspirację z różnych rzeczy, bo on żegluje, nurkuje między innymi. Dzięki temu się w ogóle dowiedzieć. Lepszy rozmówca do... Wiesz co, nie, bo po angielsku to trudno. Ale mówię o temacie, wiesz. Bardziej mnie interesuje, skąd bierzesz inspirację. Czy takie wyjazdy też Cię inspirują? Tak. Tak, oczywiście. Ja, chociaż powiem Ci szczerze, byłam zaskoczona, że z tego wyjazdu do Stanów właściwie przywiozłam 2 piosenki, ale one przyszły do mnie dość późno, nie przyszły bezpośrednio. A to dobrze. Tak. To jest tak dobrze strawiony pokarm. Chyba tak. Chyba musiałam tak zrozumieć, zanalizować każdą sytuację, która się wydarzyła. I jedną inspiracją była ta Mariposa, ta taka malutka mieścina w Kalifornii, a druga no to ta 17-godzinna jazda autobusem z Nowego Orlanu. Ewelina, a przechodząc w ekologię, co z tą ekologią? Zastanawiałam się, czy ty w końcu o to zapytasz. Muszę o to zapytać, bo to generalnie jest dla nas nurków jest bardzo istotne.
Muszę ci powiedzieć, że z Beatą właśnie rozmawialiśmy, że wiesz, Fundacja Nasza Ziemia. A ja mówię, no ale po to też jest ziemia. Ona mówi, no właśnie. I my jako nurkowie po prostu widzimy, jak to wygląda pod wodą, a no nie wygląda to fajnie. No, no i dlatego weszliśmy w ten projekt, podpisaliśmy w tym roku list intencyjny i Beata mówi, ale wiesz Wojtek, my nie będziemy współpracowali rok, tylko najbliższe 25 lat minimum. Właśnie za to lubię Beatę. Tak, że ona przychodzi od razu, wiesz, do konkretów, nie? Że nie ma tak coś na chwilkę, coś. Beata pojawiła się niedawno w fundacji. Ja właściwie już jestem od dawna, chyba, nie wiem, może 10 lat jestem ambasadorką Fundacji Nasza Ziemia. Mam dostałaś nagrodę. Tak. Znaczy, wiem, że dostałaś dużo. Tak w ogóle. Ale w związku z tym chyba, nie? Tak, to Gwiazdy Dobroczynności chyba, no, tak? Tak, tak, tak. Gwiazdy Dobroczynności, kampanii Newsweek i Akademia Rozwoju Filantropii. Tak, tak. No i co z tą ekologią? Dlaczego właściwie? Dlaczego? Wiesz co, no pewnie dlatego, że wychowywałam się w miejscu, które zawsze było blisko przyrody. Czyli dom jednorodzinny z dużym ogrodem. I takim, wiesz, i kwiaty, i sad, i warzywa, i zwierzęta, wszystko. A dalej łąki i lasy. Więc dla mnie to było wszystko, wiesz, jakby... Zachodnia granica plus. Zachodnia, tak. Lasów jest bardzo dużo. I dużo grzybów. Tak. Po prostu lubiłaś zbierać grzyby i widzieć, jak leży butelka plastikowa na przykład przez kogoś wrzucona. Ja to zawsze widziałam, ale nie miałam takich odruchów, żeby zbierać, wiesz? Zgadza się. Mira na przykład, Mira zbiera wszystko. Ja się czasami zastanawiam, czy warto z nią iść na przykład na plażę, nie? Bo... czy będzie chwila, żeby poleżeć, czy tylko będziemy zbierać? Mówimy o Mirze Stanisławskiej, Mejsztowicz, ale Państwo może nie wiedzą. Czyli założycielce fundacji. Nie, ja oczywiście żartuję, ale... Znaczy żartuję, no nie, to akurat jest prawda. Znaczy, fundację naprawdę założyła i naprawdę też zbiera te śmieci wszędzie. I wiesz, no i to moje pojawienie się w fundacji chyba wynikało z tego. Mira też zawsze mówiła, że chcą w fundacji mieć ambasadorów, którzy są wiarygodni. Którzy rzeczywiście interesują się tym tematem. Którzy nie zbierają śmieci tylko, czy segregują tylko przy kamerze, tylko też tak naprawdę dokładnie, wszędzie. Dokładnie tak. Więc jakby no porozumienie z Mirką miałyśmy od początku. To jest ciekawe, wiesz, że to, co dla mnie jakby było przez to dzieciństwo takie blisko przyrody, to, co było naturalne, okazuje się, że wiele osób może się tego się uczy. No i żyjemy w takich czasach, że my musimy edukować przez tego typu akcje. Tak. A pływałaś kiedyś w masce i był cały pływa? Tak w ogóle? Nigdy. Never. Okropna rozmówczyni. Nie, właśnie fajnie. Perfect diver. Właśnie fajnie. Zrobimy materiały, kurde. Pierwszy raz. Czyli najnowszy numer naszego magazynu, który wyszedł teraz w grudniu. Jeszcze pachnie, rozumiesz, tą farmą z tej drukarni. Piękne zdjęcie. Natomiast powiem ci tak, że mamy dość dużą grupę czytelników, czy obserwujących nas, followersów na naszym koncie facebookowym, którzy nie nurkują. A znamy już osobiście osoby, które w trakcie, jak Perfect Diver powstał, bo w tej chwili mamy trzeci rok, jesteśmy na rynku jako Perfect Diver, zaczęły nurkować. Nie wiem, na ile pod wpływem tego, co tutaj zobaczyły i przeczytały, ale... Ale bardzo mi się podoba, że się staracie, jest ładnie wydane i piękne zdjęcia. Ja przyjrzałam, wiesz, stronę na Facebooku i bardzo możliwe, że też się zarażę. A robiłaś? A nie pamiętam, kurczę chyba nie, ale zmienię to. Powiedz teraz, czy to jest Photoshop, czy prawdziwe zdjęcie. To jest prawdziwe zdjęcie, w sensie... Bo wygląda trochę nierealistycznie. Mordy. Natomiast właściwie nie rozmawiałem z autorem tego zdjęcia, bo to jest akurat Brytyjczyk, Henry Spears, z którym wywiad jest w środku. Okej. Okay. I też jest trochę jego zdjęć. Wiesz co, on trochę się na pewno pobawił z tym zdjęciem, w sensie tych pasków. Nie wiem na ile... Wyostrzenia, kontrast troszeczkę. Jak miał, wiesz, ustawioną przestrzeń, czy ta ryba płynęła na przykład? I on jej zrobił zdjęcie, to czasami tak jest, że to, co jest blisko, to tam wyjdzie, wiesz, generalnie jest bardzo ładne, ostre zdjęcie. Piękny kalendarz. Tak. Wiesz co, myślę, że taki magazyn, fajnie, że wychodzi, bo to jest w tej chwili jedyny magazyn w Polsce, który wychodzi taki nurkowy, a staramy się docierać do szerokiego grona. Jest bardzo dużo o podróżach,
Przeważnie podróżujemy nurkując oczywiście, ale też jest dużo informacji na temat tego, co nie jest związane z wodą, bo nie wszyscy z rodziny przeważnie nurkują. Nie? No tak, a jak leży już na stoliczku, to może ktoś inny przeczyta, nie? O rany. No super, myślę, że w ogóle mamy, wiesz, w temacie ekologii dużo do zrobienia i razem jako ambasadorka. Od samego początku w mocno ekologia, planeta Ziemia. Także tak. Zawsze coś tam jest o planecie Ziemi. Pozdrawiamy z tego miejsca Beatę Budwicką. Oczywiście. I Fundację Nasza Ziemia i oczywiście Mirę Stanisławską-Mejsztowicz, która niestety utknęła w Australii, wiadomo z jakiego powodu. I wszystkich sympatyków Perfect Diver. Wszystkich sympatyków Perfect Diver też. A Ewelina powiedziała, że będzie nurkować. Tak powiedziałam. Ale myślę, że to się wydarzy. Będzie to chyba jedna z tych stresujących sytuacji dla mnie, ale nie, z waszą pomocą... Woda bardzo uspokaja, tak naprawdę. Jak przełamiesz ten pierwszy moment, a znajdziemy ci takiego taką instruktorkę, która bardzo naturalnie z tobą to zrobi. Tak totalnie na luzie, że tak powiem. Bardzo dziękujemy Ewelinie Fincie, że zdecydowała się na spotkanie z Perfect Diver i na taką naszą rozmowę totalnie na lajcie. Totalnie. Także roz gwiazdy. Takie roz gwiazdy. Także do swoich umiejętności niebawem będzie mogła dołączyć nurkowanie. Tak, ja może się pokażę jeszcze tak. Czy zrobimy zdjęcie na Insta? Zdjęcie pewnie. Mhm. Bardzo lubię wasze okładki, naprawdę. Staramy się, naprawdę. Bardzo się cieszę. I do zobaczenia gdzieś. Albo na sprzątaniu, albo na nurkowaniu. Albo na kawie. Albo na kawie. Tak, jak otworzę knajpę.